Jakiś czas temu na platformie Netflix pojawiła się premiera hiszpańskiej produkcji, która bazuje na powieści Ariany Godoy, pierwszej części jej trylogii zatytułowanej Bracia Hidalgo. I okazuje się, gdy już wyszło polskie tłumaczenie tej powieści, która była hitem Wattpada, okazuje się bowiem, że bardzo mocno Netflix odszedł od oryginału i nie jest to wielkie zaskoczenie, Netflix robi tak bardzo często. Chociaż akurat w tym przypadku nie to, że może podjął dobrą decyzję, bo oczywiście nie we wszystkich przypadkach, ale chyba nie miał innego wyjścia. I jedno trzeba oddać Arianie Godoy, to, że potrafi wciągnąć czytelnika w swoją historię. Nie jest to jakaś skomplikowana historia, to teen drama i swoją teen dramową funkcję, tak jak ekranizacja Netflixa, bardzo dobrze spełnia. Ale to jak pisze, jaka jest dynamika, w jaki sposób ona w ogóle buduje zdania, no to trzeba wenezuelskiej artystce to oddać, że potrafi przykuć uwagę, że potrafi zatrzymać czytelnika na dłużej, nawet jeżeli nie wszystko u niej działa. Ja mam na imię Ola i dzisiaj będę opowiadać o książce. O książce pod tytułem Przez moje okno i jest to książka, która już została zekranizowana przez Netflixa. Już nawet są dwie części na platformie Netflix. Nie pamiętam polskiego tytułu, chyba to jest, żeby zachować ciągłość, Przez moje okno rozdzieleni. No i muszę przyznać, że pierwsza część jest znacznie lepsza, dlatego drugiej części nawet nie recenzowałam na tym kanale, bo stwierdziłam, że trochę szkoda mojego czasu, trochę szkoda waszego czasu. No ta druga część filmu jest bardzo słaba, naprawdę. Jest tam szczątkowa fabuła. Już w pierwszej części nie było wszystko wysokich lotów, ale w drugiej części fabularnie jest kiszka. Po prostu. Ale dzisiaj nie o filmie, a o książce. O książce, którą otrzymałam od wydawnictwa Flowbooks, za co bardzo dziękuję, bo chciałam sobie porównać tak naprawdę różnicę między filmem i książką, a później zrobić taką recenzję porównawczą. Ale jak to często bywa, plany, a rzeczywistość. I nie będzie to stricte takie porównanie, bo stwierdzam, że nie ma to zbyt wiele sensu. Nie to, że nie chcę spoilerować, chociaż to też. Chciałabym Was może też zachęcić do przeczytania tej książki. Wyciągnięcie wnioski na samym końcu tej recenzji, która będzie miała elementy analizy emocjonalnej, tak to nazwijmy. No bo nie będę się odnosić do wydarzeń, że tutaj jest zmienione miejsce akcji, że bohaterowie inaczej wyglądają. Moim zdaniem nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Znaczenie ma to, jak się wczuwacie w film i jak się wczuwacie w książkę. I to są dwa różne media. I twórcy obu mediów posługują się bardzo różnymi środkami, żeby nas wciągnąć w ten świat. I moim zadaniem w tej recenzji będzie przedstawienie, które emocje zadziałały na mnie mocniej i czemu był to film. Co jest dużym zaskoczeniem również dla mnie, bo książki zwykle lepiej budują te światy. Natomiast dlatego właśnie we wstępie powiedziałam, że być może Netflix podjął dobrą decyzję, być może Netflix nie miał tak naprawdę wyjścia i musiał zmienić wiele kwestii, żeby po prostu lepiej przenieść to na ekran. Nie wiem, czy muszę to zaznaczyć, ale ja tak do końca nie jestem w targecie powieści Ariany Godoy. Chociaż może emocjonalnie, to ja w tym targecie tak naprawdę jestem, bo we mnie drzemią dwa wilki. Jeden chce grać w Blasphemousa, poczekam na drugą część, chciałam skończyć przed drugą częścią, dopiero teraz odkopałam tę grę. A drugi wilk czyta i ogląda teen dramy. Jestem weteranką teen dramy, bardzo, bardzo je lubię i nie chodzi mi tam o to, żeby tam nie było nie wiadomo jakiej analizy psychologicznej postaci, tylko mam się dobrze bawić. Jeżeli dobrze się bawię, to cel teen dramowy, funkcja teen dramowa jest jak najbardziej osiągnięta. Przejdźmy sobie do rzeczy. Przez moje okno koncentruję się na losach Raquel. Raquel, która stalkuje swojego sąsiada Aresa od dawien dawna. I w filmie okazuje się, że Raquel jest niezłą hakerką, bardzo dobrze się zna na komputerach, ale to Ares zhakował jej hasło do Wi-Fi, bo nie miał dostępu do internetu przez pewien czas. I w ten sposób rodzi się ich prawdziwa znajomość, a nie ta stalkerska znajomość ze strony Raquel. Tylko ta znajomość jest niesamowicie toksyczna, bo Raquel chciałaby sprawić, żeby Ares się w niej zakochał, a on się nią bawi. Przynajmniej można odnieść takie wrażenie na samym początku. W każdym razie Ariana Godoy kreuje tę relację na bardzo, bardzo toksyczną, w której właśnie w tej relacji to Raquel jest tą pokrzywdzoną, to Raquel jest tą upokarzaną, to Raquel jest tą, która na tym traci. Oczywiście później, jak łatwo można się spodziewać, te role się odwracają. To okazuje się, że Ares w sumie to ma jakieś ukryte zamiary i nie takie niecne te zamiary, tylko faktycznie rodzi się między nimi uczucie. Ale to uczucie i w filmie, i w książce jest zaprezentowany w sposób bardzo powierzchowny. Opiera się właściwie wyłącznie na fizyczności. Mamy elementy, które trochę to ratują.
może nie to, na czym się opiera ta relacja, ale ratują to pod tym względem, że ona przestaje być chociaż do pewnego stopnia taką toksyczną relacją, bo na początku jest naprawdę bardzo toksycznie i w filmie, i w książce obawiałam się, że pójdzie to w bardzo złym kierunku, że to będzie pochwała tych toksycznych relacji. I w filmie wydaje mi się, że wybrnęli zdecydowanie lepiej niż w książce, chociaż posługują się właściwie tymi samymi zagrywkami fabularnymi. A te zagrywki fabularne to między innymi postać dziadka, inaczej wykorzystana w filmie, inaczej w książce, i to, w jaki sposób małżeństwo rodziców Aresa ukształtowało to, jakim jest człowiekiem. Obie te zagrywki pojawiają się w obu mediach, jednak wydaje mi się, że w filmie jest to trochę lepiej poprowadzone ze względu na dynamikę. Książka jest dość długa. Przez moje okno ma ponad 400 stron i początkowo jest niesamowicie wciągającą powieścią, dobrze napisaną. Później zdawało mi się, że Ariana Godoy trochę straciła nie tyle co może tempo, bo nadal mamy wysokie tempo, tylko nie tego co potrzeba, bo pojawia się mnóstwo scen rozbieranych, ale nawet chodzi mi o język. Staje się niesamowicie powtarzalny, pojawiają się te same zagrywki, które na początku śmieszą i na początku wkręcają się niesamowicie w głowę, jak na przykład popularne stwierdzenie Raquel, Matka Boska od sześciopaków, bardzo mi się to podobało na samym początku, później tyle razy już powtarzane, no kurczę, przestało tak działać i mamy mnóstwo takich tekstów, które stają się po prostu męczące, tak mniej więcej, po może nawet nie połowie, ale troszkę za połową tej powieści. Wydaje mi się, że gdyby może była trochę krótsza, bo kurczę, tu nie ma materiału na 400 stron takiego fabularnego mięsa tego materiału, tylko na zdecydowanie mniej, może 300, może 250, może wtedy czytałoby się to przez cały czas na takim poziomie i oceniłabym tę książkę zdecydowanie lepiej. Film też jest dość długi, trwa ponad godzinę 45 minut i dokłada trochę wydarzeń dramatycznych. I być może dlatego, że pojawiają się te wydarzenia dramatyczne, które tutaj są inne wydarzenia dramatyczne, pojawia się między innymi scena, która mogła zakończyć się gwałtem, to te sceny są moim zdaniem niewykorzystane. I chciałabym się skoncentrować właśnie na tej sekwencji scen, która jest niesamowicie ważna, powinna być niesamowicie ważna, a tak właściwie to ona gdzieś sobie tam ucieka w tej fabule, gdzieś niknie. Nikt nie wyciąga wniosków. I tutaj też piję do tego, jak są wykreowani bohaterowie. Na przykład matka Raquel, która w filmie jest osobą jak najbardziej wspierającą, tutaj rzuca w córkę butami albo ją policzkuje i ogólnie jest bardzo nieprzyjemną postacią, a dodatkowo jeszcze nieobecną. W żaden sposób nie troszczy się o Raquel poza finansową, chociaż dziewczyna i tak musi pracować w młodym wieku. Ale wiadomo, mają trudną sytuację. Okej, tylko można było to znacznie lepiej poprowadzić. Natomiast w filmie chociaż wspiera, chociaż jest dla niej, jest zupełnie inną postacią, ale lepiej się to odbiera. Chociaż tutaj była wprowadzona taka dramaturgia, w książce oczywiście, chociaż jest ta scena prawie gwałtu, chociaż mogło się coś stać naszej bohaterce, to matka jej nie wspiera. Idą na policję i tyle, koniec tematu, sprawa zamknięta. W ogóle nikt o tym później nie mówi, nie ma żadnej traumy, nie ma tego przepracowania, nie ma żadnych wniosków. Wydaje mi się, że jesteśmy na tym etapie rozwoju cywilizacji, że powieści dla młodzieży nie muszą być nie wiadomo jak rozbudowane pod względem analizy psychologicznej, ale chociaż powinny coś ze sobą wnieść do życia nastolatków. Ja jak mówiłam, jestem już poza targetem, ale wydaje mi się, że to powinien być trochę bardziej drogowskaz, trochę bardziej pokazywać, jakie mogą być reakcje, jakie mogą być zachowania, jakie mogą być zagrożenia. Tutaj tego po prostu nie ma. Dodatkowo jeszcze mamy tę toksyczną relację. Toksyczną relację, która do pewnego stopnia jest wyprowadzona tym, jaki jest Ares, co go ukształtowało. Mamy bardzo dobre, co mi się chyba najbardziej w tej książce, poza tym początkowym stylem pisania Ariany podobało, to, że Ares dostaje swój głos. Są rozdziały, gdy on wypowiada się w pierwszej osobie. Mamy jego perspektywę na wydarzenia. Mamy to, jaka jest walka z myślami, jakie kłębią mu się w głowie i jakie dwa demony, jakie dwa wilki, nie bez przyczyny o nich mówiłam, ze sobą walczą. To, jaki on chciałby być, to, że sobie poprzysiągł, że nigdy się nie zakocha, a to, co się z nim faktycznie dzieje. I jeszcze hormony, bo jest nastolatkiem. No kurczę, to wszystko bardzo dobrze działa. I wydaje mi się, że te rozdziały Aresa w pewnym sensie ratują tę powieść. Bardzo dobrze mi się je czytało. Jak już jestem przy tej konstrukcji postaci i napomknęłam trochę o matce, to chciałabym powiedzieć także o tym, jak skonstruowana jest główna bohaterka i protagonista.
antagonista, no bo co do Aresa zmieniamy to zdanie w toku powieści, przynajmniej tak to powinno wyglądać. Jeżeli chodzi o książkową Raquel, to ona chce zostać psycholożką. I mam tutaj bardzo, bardzo duży zgrzyt, bo w filmie dokonano zmiany. Raquel jest introwertyczką, nieśmiałą, tutaj też jest na taką kreowana, chociaż później okazuje się, że tak nie do końca, gdy rozpalają się te uczucia. Zmierzam jednak do tego, że Raquel pisze. Pisze i jej wyobraźnia jest niesamowicie rozbudowana, bogata. Kurczę, Netflix podjął lepszą decyzję niż Ariana Godoy, dając ją w roli pisarki, przyszłej pisarki, albo dążącej do bycia pisarką, albo nawet już pisarki, bo ona już pisze. A tutaj mamy psycholożkę. Czemu psycholożkę? Czy ona ma jakiś warsztat? Czy no nie warsztat, może nawet predyspozycję do bycia psycholożką? No nie, nic takiego się tutaj nie pojawia. Już nawet lepiej działa to, że Ares chce zostać lekarzem. Jest to podszyte tak samo jak zresztą w filmie, tym jak troszczy się o dziadka. Zresztą w książce postać dziadka jest znacznie lepiej poprowadzona i za to wielki plus dla Ariany Godoy i wielki minus dla Netflixa. Trochę tu porównuję, ale to są rzeczy, które wpływają na mój odbiór emocjonalny tego właśnie medium, jakim jest książka Ariany Godoy. Zmierzam tym moim długim wywodem do tego, że Raquel trudno polubić i trudno zrozumieć. Łatwiej było mi zrozumieć Aresa, łatwiej było mi zrozumieć jego motywację, łatwiej było mi zrozumieć to nawet jak zachowuje się wobec Raquel, chociaż jest to straszne, okrutne i niesamowicie toksyczne, niż jej zachowanie, niż jej plany na przyszłość. Wszystko wydało mi się takie rozmemłane, rozmiękłe. Wszystko było bardzo, bardzo mało imersyjne. A reguła 101 Teen Dram powinna być taka, że musicie polubić protagonistę, aka protagonistkę. Tutaj moim zdaniem nie jest to spełnione. Naprawdę trudno wczuć się w sytuację Raquel, trudno ją polubić. Może gdybym była młodsza, może zrozumiałabym trochę bardziej jej stalkerskie zapędy i to, że jest taką szarą myszką i że nikt się nią nie interesuje, ale znowuż Ariana Godoy zaczyna sobie trochę zaprzeczać, bo mamy Raquel na samym początku zaprezentowaną jako szarą myszkę, a później każdy się nią interesuje i zachowuje się zupełnie nie jak szara myszka, zwłaszcza w klubach. Nagle się w niej to przebudziło, no ja tego zdecydowanie nie kupuję, bardziej kupuję to, co jest w Netflixowej ekranizacji, że ona jest mroczna. Po prostu na samym początku jest mroczna, jakby skrywała w sobie jakiś mroczny sekret i to w ogóle potem nie jest wykorzystane, nie jest dobrze poprowadzone, ale chociaż mamy ten punkt zaczepienia, to zaintrygowanie na samym początku, natomiast w książce to zaintrygowanie opiera się głównie na tym, że Ariana Godoy na początku naprawdę fajnie pisze, a później, tak jak jej bohaterka, rozmywa się w powtarzalnych tematach i wreszcie, bo muszę o tym powiedzieć, bardzo dużo jest tutaj scen rozbieranych, które w ogóle nie pokrywają się z jakąkolwiek rzeczywistością. Kurczę, tak jak wcześniej mówiłam, można się bawić, funkcja rozrywkowa książek dla nastolatków jak najbardziej jest istotna, ale błagam, akurat w powieściach dla nastolatków nie kreujmy nierealnych oczekiwań wobec seksu, bo to jest bardzo słabe, bo czytają to młodzi ludzie i to ja wiem, że przez moje okno to jest książka dozwolona od 18 roku życia, ale gwarantuję, że będą czytać młodsze osoby i będą sobie skręcać te oczekiwania. Bardzo jest to słaba praktyka i jest to jeszcze bardziej toksyczne chyba od tego, jak traktuje Ares Raquel i jak ona się temu poddaje, jak ona jest zafascynowana tym wszystkim. To jest troszkę taka wersja light greya, bym powiedziała, momentami nawet. I to samo chyba mówiłam w przypadku recenzji filmu, gdzieś tu powinien sobie latać link, że właśnie tam też mamy takiego greya wersji light. Ciekawa jest tu kwestia, że mamy tutaj podobnie jak w przypadku ekranizacji, że na początku jest to zaintrygowanie, a później trochę się to rozmywa. Tutaj również język na samym początku jest bardzo ciekawy, jak ta Matka Boska od sześciopaków, to, że mogę się utożsamiać z Raquel z tym, że jak ktoś mnie budzi, to go od razu nienawidzę, to, że oglądał Walking Dead, jednolitosy. Fajne są te elementy, naprawdę dobrze poprowadzone, tu jakieś tło, tu jakaś muzyczka, można sobie puścić taką playlistę na Spotify, spoko to działa. Pokazałabym tę playlistę, bo tu jest taka karteczka i tam jest właśnie kod QR i można sobie włączyć tę playlistę, ale moja świnka morska zdecydowała, że ta zakładka to zdecydowanie jest dla niej. O, oprócz tego, że Walking Dead, to mamy to, że Raquel zachowuje się jak zombie, albo że Ares to w sumie mógłby być wampirem. Fajne są te teksty. Szkoda, że ten potencjał nie został wykorzystany, ale na tej opinii, na tym dobrym języku Ariana Godoy, wow, naprawdę, potrafi dolecieć do samego końca. I dlatego mówiłam, że wciągnęłam się w tę książkę, mimo tego, że promuje toksyczne zachowanie, mimo tego, że mamy tutaj mnóstwo scen rozbieranych, totalnie zbędnych, totalnie nierealnych, to ta książka potrafi wciągnąć. Potrafi wciągnąć właśnie przez to, jak jest na samym początku zbudowana. Widać ewidentnie, że Arianie zabrakło pomysłu na to, jak to pociągnąć do końca, a mimo wszystko powstały kolejne części. I trochę się obawiam tej drugiej części, bo film
filmowa wersja jest płaska. Mało się tam dzieje, mało wydarzeń i nie wiem teraz, czy to kwestia Netflixa, który stwierdził, że chce być bliżej oryginału, czy Netflixowi skończyły się pomysły i stwierdził, że nastolatkowie i tak obejrzą, no bo będą sceny rozbierane. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Jeszcze jeden element, który mi się podobał i jeden element, który mi się nie podobał. Podobała mi się siostrzanność zaprezentowana w powieści Ariany Godoy, to, że dziewczyny dają radę i są solidarne. To, że mimo nawet sytuacji, gdy podoba im się jeden facet, to jedna potrafi ustąpić. Że nie ma chociaż tutaj promocji toksycznych zachowań, ale znowuż jest, przypomniało mi się, jeden bardzo brzydki opis sceny, rozbieranej oczywiście, że po stosunku Raquel nie może chodzić, bo ją tak bardzo boli. Nie wiem, dlaczego Ariana Godoy pisze takie rzeczy i nie wiem, dlaczego komuś miałoby się to podobać. Tak sobie teraz myślę, że Ariana Godoy wychowała się w Wenezueli, kultura machismo, można sobie te elementy tutaj połączyć, tylko że wydarzenia później toczą się już w Stanach Zjednoczonych, więc teoretycznie można by było od tego odejść, chociaż w kontekście tej rodziny Hidalgo, chociaż wiadomo, też rodzina Hidalgo, macho, no powiedzmy, że gdyby Ariana Godoy, ale to takie wiadomo gdybanie, dołożyła więcej elementów z tła kulturowego, to z tej książki można by było wyciągnąć znacznie więcej ciekawych kwestii. Więc ja powiem tak, to jest książka, którą przeczytacie w 2 dni, może nawet w 1 dzień, maksymalnie 3. Naprawdę wciąga, naprawdę szybko się ją czyta, ale również szybko chyba się o niej zapomni. To lektura wakacyjna, to lektura, po której być może poczujecie się lepiej, być może zaangażujecie się emocjonalnie, jeżeli przeżywacie podobne zauroczenia, ale mam nadzieję, że nie będziecie wyciągać z niej wniosków, bo to książka, która jest okej, jeżeli nie bierze się jej. Ja wiem, że teen dramy to ogólnie nie powinno się traktować zbyt poważnie, ale wymagam chociaż takiego minimum, jeżeli chodzi o niepromowanie toksycznych zachowań. Tutaj niestety się to pojawia, więc dla mnie ogromny, ogromny minus, bo można było kosztem tych scen rozbieranych dać coś właśnie takiego, co by mogło poczuć się lepiej nastolatkom, poczuć się lepiej pod tym względem, że ktoś ich rozumie, a nie żeby jeszcze wzorowali się na tym, co wyprawia Raquel i co wyprawia Ares. I to by było już wszystko ode mnie. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii na temat tej książki i również może ekranizacji Netflixa, także drugiej części, więc dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie i ogólnie to zachęcam, żeby się zapoznać z tym tytułem, jeżeli oglądaliście film, bo możecie sobie porównać wiele kwestii i to nie jest tak, że coś sobie filmem zaspoilerowaliście, bo jest tutaj naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dużo zmian, więc to spoko. Ogólnie spoko, tylko musicie mieć to na uwadze, że to taka książeczka na lato, takie troszkę czytadło, które Was wciągnie, ale później najprawdopodobniej szybko o nim zapomnicie, ale hej, chyba taka funkcja teen dram, chociaż mogło być w tym przypadku nieco lepiej. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę i zasubskrybujecie ten kanał. Dzięki bardzo za uwagę i do następnego.